Na tegorocznym MWC nie doczekaliśmy się żadnych smartfonowych premier Motorola. Na stoisku prezentowane są znane już nam modele, no ale mimo to zapraszam na krótką wycieczkę po stoisku. Zobaczmy po prostu, jak wygląda prezentacja Motorola i Lenovo na tegorocznych targach. Mamy oczywiście MotoMoc, no i Motorola serii Z, na przykład Z Force albo Z2 Play, czy też po prostu Z2. Generalnie nic nowego, nic zaskakującego. Są to rzeczy, które już nawet mieliśmy okazję recenzować. No ale pojawiło się też kilka nowych motomodów. Na przykład nie widziałem jeszcze głośnika z Alexą. Może dlatego, że po prostu u nas w kraju jest niedostępny. Mamy tutaj też tą nową klawiaturkę, której też jeszcze nie miałem okazji obejrzeć. Próbuję ją teraz rozłożyć. O, udało się. Tak to wygląda. Tu oczywiście przypinamy telefon i mamy fajną klawiaturę QWERTY. To mi się bardzo podoba. To jest coś, czego kurczę brakuje mi we współczesnych smartfonach. Szczególnie przydałoby się to do wprowadzania dłuższych tekstów. No bo przyznacie, wstukiwanie jakiegoś długiego tekstu liczącego, nie wiem, więcej niż 1000 znaków na klawiaturce ekranowej nie jest zbyt wygodne. Dzięki rozwiązaniom Motorola będzie teraz taka możliwość znacznie ułatwiona. No niestety w tym momencie jesteśmy skazani na któryś ze smartfonów Motorola, ale na szczęście jest wybór. Są modele, które obsługują w dość szerokim zakresie, w dość szerokim wachlarzu do wyboru, także każdy, myślę, znajdzie tu jakąś motkę dla siebie. Jest też moduł z kamerą 360 stopni, jest powerbank, no, nowy głośnik. Także widać, że zgodnie z tym, co obiecano nam przy premierze motomoców, ich gama będzie sukcesywnie poszerzana. Tutaj mamy pełną gamę motomoców, które są prezentowane tu w Barcelonie. Sporo tych motostyli, czyli po prostu plecek do personalizacji telefonu, ale teraz już niektóre obsługują bezprzewodowe ładowanie, czyli coś, czego brakowało wcześniej. To jest ciekawostka. Tu wkładamy palec, tak, żebyście mieli mniej więcej ogląd, jak to może działać. No i mierzy ciśnienie krwi, puls, natlenienie krwi czy temperaturę. Tu jest ta drukareczka, którą widzieliśmy przed chwilą. Jest i ta kamera, no i te plecki, które już doskonale znamy. Mod, którego u nas nie będzie. O, to są właśnie te plecki stylowe, czyli takie kolorowe. W zasadzie tylko ubarwienie telefonu, ale właśnie umożliwiające szybkie ładowanie. Klawiatura, która mi się strasznie podoba. No i znowu motostaj, po prostu drewienko można sobie nałożyć na telefon. W sumie to już widzieliśmy, to już znamy, a ja cały czas zastanawiam się, dlaczego to nie jest hitem, bo mnie osobiście strasznie się to rozwiązanie podoba. Natomiast no, nie widzę tego jakoś w sklepach, nie widzę, żeby powszechnie było w użyciu. Tu mamy kolejny motomod, popatrzcie, drukareczka. Drukareczka przypinana do telefonu. Oczywiście zdjęcia no, nie są jakieś porywające, nie są też zbyt duże, ale mamy po prostu Polaroida mamy. Przypinając motomod do telefonu możemy sobie drukować zdjęcia. Jest oczywiście też motomod dla graczy na stoisku tutaj prezentowany, można sobie pograć, wypróbować. Tu już dobrze nam znane Moto G5S i G5S Plus. No to są telefony już obecne w sprzedaży u nas, także specjalnie nawet nie ma o czym opowiadać, po prostu są tu prezentowane. Ucieczkę po stoisku kończymy na Moto X4, też już znany model. Cóż, spodziewałem się, że jednak Motorola pokaże coś nowego na MWC, ale najwyraźniej nie pokazała, jak dotąd przynajmniej, chyba że zrobi to za jakiś czas, ale na razie nic o tym nie wiemy.